Dziś kolejny dzień otwarty naszej szkoły, drzwi otwarte, które stoją szeroko otworem przed przyszłymi uczniami naszej szkoły. Już widzę, że pierwsze grupy zaczynają się tutaj zbierać przed naszymi drzwiami. Chcemy dziś przedstawić ofertę edukacyjną naszej szkoły. Chcemy po prostu pomóc tym młodym ludziom w dokonaniu odpowiedniego wyboru swojej nowej ścieżki edukacyjnej, ścieżki, która na pewno zadecyduje w przyszłości o ich życiu dorosłym, o wyborze studiów, o wyborze pracy. Także stoimy, jesteśmy tu po to, aby im po prostu pomóc. Cóż, przede wszystkim jesteśmy najnowocześniejszą szkołą w regionie. Świadczą o tym nasze pracownie, nasze pomoce dydaktyczne, które krótko mówiąc, możemy pochwalić się nimi ze względu na to, że niektóre uczelnie wyższe w Polsce nawet takich pomocy nie posiadają, jakie posiadamy my. Dlatego też nauka może odbywać się tutaj przyjemnie, ale i też skutecznie. Po to, aby w przyszłości absolwent naszej szkoły nie miał problemów z otrzymaniem dobrej pracy, ale i też nie miał problemów z edukacją na wyższych uczelniach. Współpracujemy tutaj ściśle ze wszystkimi szkołami z naszego powiatu, ale i też ze szkołami z powiatów ościennych. Także co roku odwiedza naszą szkołę około 1000 osób w tym dniu. Dlatego pogoda sprzyja. Oczywiście wokół mnie stoi tutaj samorząd szkolny, dziewczyny, chłopcy, którzy są odpowiedzialni za oprowadzenie swoich koleżanek i kolegów po poszczególnych pracowniach i laboratoriach. Tam mamy przygotowane stanowiska. Na każdym stanowisku uczniowie dowiedzą się, co dany kierunek, czym się zajmuje dany kierunek, czego będą się przyszli adepci uczyć, a więc będą tutaj rozwijać swoje również zainteresowania poprzez, bo jak wiemy, szkoła to nie tylko ścisła edukacja w ławach szkolnych, ale i też inne pasje, które możemy tutaj rozwijać w naszej szkole. A tych pasji, jak wiecie Państwo, nasi uczniowie mają wiele, a więc mamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają ich zainteresowania i umiejętności typu koła zainteresowań, koło robotech, koło naukowe, zespoły muzyczne, także nic nie może zabraknąć, każdy znajdzie coś dla siebie. Chodziłem tak właśnie tutaj klasa, gimnazjum chodzi. Chodziłem, oglądałem właśnie różne szkoły. Byłem w paru szkołach, byłem również w liceum, ale jak wszedłem tu i wszedłem dokładnie do tej klasowni, jak pan powiedział, właśnie mechatronicznej, po prostu zauroczyło mnie. W sumie układy, które robią, robot, który mi naprawdę się spodobał, to wszystko właśnie skłoniło mnie do tego, żeby wybrać dokładnie tą szkołę. Bo szkoła rozwija w różne kierunki. Nie trzeba być naprawdę, nie wystarczy być mechatronikiem. Mamy wiele kursów, które nas doszkalają. Mamy kursy CNC, mamy kursy doszkalające z różnych sieci, które mają. Szkoła cały czas się rozwija. Pani dyrektor naprawdę wspaniale rozwija tą szkołę, dokupuje różne rzeczy, elementy. No jestem naprawdę pełen podziwu, jak ta szkoła się rozwija w ostatnich latach. Atmosfera naprawdę tu nie jest wcale źle. Atmosfera jest dobra. Nauczyciele są naprawdę bardzo dobrzy i są dla ucznia. Są przychylni dla ucznia. No wybierzcie tę szkołę. Wybrałem i nie żałuję, naprawdę. Uważam, że jeżeli chce się spełniać marzenia odnośnie mody, to najlepszy to jest kierunek, gdyż mamy wspaniałych nauczycieli, którzy pomagają nam, żeby osiągnąć swój sukces i spełnić te wszystkie swoje marzenia. Zapraszamy na nasz kierunek technik przemysłu mody. Juhu!